Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Mojżesz na pustyni czynił węża miedzianego, wywyższył na palu, po to, żeby ludzie, kiedy zostali ukąszeni przez węża, tylko przez spojrzenie na tego węża miedzianego, zostali uwolnieni od mocy jadu, czyli uzdrowieni. I Pan Jezus w Ewangelii nawiązuje do tego. Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wywyższenie Syna Człowieczego oznacza właśnie Jego ukrzyżowanie. Pamiętamy, że to ukrzyżowanie wyglądało w ten sposób, że Pan Jezus został przybity do tej poprzecznej belki i ta belka potem została razem z Nim wyniesiona na ten stojący taki pal. Właściwie to jest właśnie ta pionowa belka. Został wyciągnięty, bo z jednej strony żołnierz z drabiny na górze ciągnął za linę, a dwóch go z dołu żerdziami pchało do góry, żeby go wyciągnąć na ten stojący pal. Zostanie wywyższony nad ziemię. Rzeczywiście został wyciągnięty. I teraz wystarczy spojrzenie z wiarą na Niego, aby zostać zbawionym. To jest coś najprostszego. Właściwie człowiek nawet, kiedy już jest na przykład umierający i wszystkie zdolności prawie potracił, jeszcze potrafi spojrzeć. Coś najprostszego, co człowiek może zrobić. Ale kiedy tak się zastanowimy na tym, co było na pustyni, ten miedziany wąż, na którego ludzie spojrzeli i zostali uwolnieni od mocy jadu węży, to trochę przypomina magię. I ludzie by tak chcieli, żeby kiedy im coś zagraża, coś dolega, wystarczy spojrzeć i już jest się wolno od tego, jest świetnie. I tak samo było z Panem Jezusem. Ludzie chcieli za Nim chodzić i słuchać Go, ale właśnie tylko po to, żeby ich uzdrawiał. Żeby im dał to, co akurat zostało im odebrane przez chorobę. Taki swoisty komfort życia. A potem, jak wiemy, znikali. Potem ich nie było przy Panu Jezusie. Pamiętamy sporo o szabat. Żydzi zarzucali Mu, że robi coś, co nie wolno w szabat, że uzdrawia. I kiedy popatrzymy od strony tych ludzi, którzy przychodzili do Jezusa, w pewnym momencie przełożony synagogi mówi: to macie 6 dni, żeby chodzić tutaj i się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu. I on, myślę, że właściwie zrozumiał tendencje tych ludzi. Oni przyszli po to, żeby ich uzdrowił. Dla Jezusa był to znak. Znak działania obecności Boga. Obecności, która wyzwala, zbawia, a nie potępia. Tłumy nie przychodziły do Niego po to, żeby oddać cześć Bogu, ale po to, aby otrzymać to, czego pragnęli. Zaspokoić swoje potrzeby, które mieli tutaj, w tym wymiarze ziemskim. Zostali uwolnieni od choroby, ale po to, żeby mogli robić to, czego sami pragnęli, co sami chcieli, aby realizować swoje zamysły. Dla Chrystusa to miało inny charakter, inny sens. To był znak Boga działającego. W pewnym momencie w Ewangelii mówi: jeżeli mi nie wierzycie, moim słowom, to wierzcie przynajmniej ze względu na czyny. Wierzcie przynajmniej ze względu na czyny. I tym najistotniejszym czynem jest to, co w Ewangelii jest powiedziane. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I właściwie to jest ten zasadniczy czyn, to jest ten gest Boży, to jest to, co Chrystus miał objawić przez swoje czyny i swoje nauczanie. Objawić, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że jest tak zdeterminowany w swojej miłości do nas, do ludzi. I dopiero wtedy, kiedy w tym spojrzeniu na krzyżu odczytamy ten znak, tą determinację Boga w Jego miłości dla nas, miłości, która nie chce
potępienia, nie chce osądzenia, tylko chce zbawienia. To dopiero powoduje, że następuje wewnętrzne uleczenie, uwolnienie od lęków, strachu, potem jakieś kurczowe, trzymanie się siebie, walka o swoje. Ale w tym spojrzeniu, w którym odkrywamy tak daleko idącą miłość Boga, uzyskujemy wolność. Wolność i taką pełną ufność. Ufność w to, że otrzymamy pełne zbawienie, czyli właściwie pełne życie. Święty Jan potem w liście napisze po prostu: Bóg jest miłością. I to Pan Jezus głosił, to objawiał, to jest zapisane w Ewangelii. Ale zobaczmy, jak to jest w historii potem Kościoła. Szereg razy trzeba było ludziom na nowo odkrywać, że Bóg jest miłością. Ostatnio w XX wieku prosta kobieta, jaką była Faustyna, musiała potem głosić, że Bóg jest miłosierny. Bóg jest miłosierny. Jakaś rewelacja, odkrycie, że Bóg jest miłosierny. Ale to pokazuje, do jakiego stopnia gdzieś w tym naszym spojrzeniu na krzyż nie ma tej wiary, nie ma tego odkrycia, takiej wielkiej determinacji Bożej miłości. Każdy z nas musi to sam osobiście odkryć. Bo patrząc na krzyż, czy my rzeczywiście widzimy to miłosierdzie Boże, Boga zdeterminowanego w miłości. Czy to jest dla nas prawda fundamentalna, ta, która nas buduje wewnętrznie? Jeśli tak, to jest w nas jakaś ogromna nadzieja na to, że Bóg nam przebaczy nasze grzechy. A w związku z tym jest jakaś też pokora, dziecięca pokora, ufność. Ponadto Bóg staje się w centrum życia. Nieustannie powinniśmy o Nim pamiętać. W każdej chwili święty Jan Chryzostom mówił, że trzeba Bogu częściej pamiętać niż oddychamy. Ale też z tego wynika oczywistość miłosierdzia wobec innych, miłości bliźniego. I myślę, że każdy z nas ma dużo sobie do wyrzucenia w tej materii. Zawsze jakoś nie domagamy w tej miłości, która jest z naszej strony odpowiedzią na Jego miłość. A to znaczy, że jeszcze nie widzimy prawdziwie tej Jego miłości. Jeszcze ta Jego miłość nas nie przepaliła. Nie spowodowała tej przemiany metanoi. Eucharystia, którą się karmimy, jest pokarmem na życie wieczne. I czy rzeczywiście wiemy, że w niej przyjmujemy całą Bożą miłość. Całą Bożą miłość, która powinna się stać dla nas tym źródłem energii życiowej. My ją wybieramy świadomie, ale w tym życiu właśnie świadomie jednocześnie z naszej ułomności, ułomności naszej wiary. Po to, aby ta wiara jednak wzrastała i kiedyś doszła do pełni.